słuchajcie, zaczynamy dzisiaj sesję z zespołem Transmission Zero. Jest to zespół, który nagrywał u nas swój debiutancki album. Ja to pamiętam, nagrywałem, miksowałem, masterowałem. Wielki powrót chłopaków do naszego studia. Album numer 2. Jedziemy. Zwykle sesję zaczynamy o 10:00, kawa już się robi. Za chwilkę powinni się koledzy z zespołu pojawić. Przyjechali, dzień dobry. Po 2 latach, przypomnijcie, kiedy nagrywaliście ostatni raz? 2 lata temu? No dobra, to co? Rozkładamy, nie? Rozkładamy. Już mnie pierwsza rzecz zaskoczyła. Najmniejszy werbel świata. Werbelek 10. To nie jest piccolo, no bo piccolo jest płytkie, a to jest malutkie po prostu. A skąd ci to przyszło do głowy? A gdzieś usłyszałem go i mi się spodobało. Profesjonalizm pełen, widzę, że rybki do blokowania kluczy. No dobrze, mamy postawiony zestaw na razie. Pierwsza wersja wstępna jest taka, że korzystamy z naszego Premiera 24 cale. Tomy to jest Mapex i werbel Perl. Jaki Perl? Virgil Donati. O, Virgil Donati, czyli bębniarz z zespołu, którego nazwy nie pamiętam. Teraz sprawdzamy Google'a. Bo to jest sesyjniak. Ja go kojarzę, on uczestniczył w przesłuchaniach do Dream Theater. No, chyba tak. I tak kompletnie nie żarło. Fajnie. Chociaż tyle ma od życia. No, teraz stołeczek stroi bębny. Właśnie przestał, bo nie kazałeś. Zespół mega dobrze przygotowany pod względem technicznym, sprzętowym, bo są nowe naciągi, zarówno bite, jak i rezonansowe, także to na pewno pomoże, żeby ta płyta lepiej brzmiała. Można sobie tutaj delikatnie palec położyć i wtedy nie ma szali kwotów tyle. I słyszysz lepiej ton. Tylko nie wciskać mocno, tylko lekko. Tak, tylko żeby przytłumić ten rezonans, nie? A jak postępować z naciągiem rezonansowym? Ja po prostu trochę wyżej dolny stroję i tyle. I musi fajnie grać. Czyli zaczynasz od dolnego, a potem górny dostrajasz tak, żeby fajnie brzmiało, tak? Tak, troszkę lecę wyżej, niżej i w końcu fajnie brzmi i okej jest. Dobrze, mamy omikrofonowany zestaw, jeżeli chodzi o bliskie ujęcia. No w miarę standardowo. Już wam pokazuję, co tam się dzieje. Na overheadach powiesiłem na razie AKG C414. Tomy to jest Sennheiser 421. Jeżeli chodzi o stopę, to w środku jest AKG D12. Jeżeli chodzi o zewnętrzną stopkę, to jest na razie oktawa, czyli wstęga. Góra werbla Shure 545. Dół werbla Shure SM57, góra werbla drugiego Shure SM57 również, hi-hat to jest 421 Sennheisera. A jeżeli chodzi o dalsze ujęcia, roomy i może jeszcze jakieś dorzucimy mono overhead, to za chwilkę sobie zdecydujemy. Na razie muszę się pozbyć po prostu tego oto dywanu. Chcemy, żeby pomieszczenie stało się troszeczkę bardziej żywe, a ten dywan jednak sporo tych refleksów urywa. Stołeczek zakłada mikrofony roomowe. Prawdopodobnie użyjemy 2 par mikrofonów roomowych. Na razie zakładamy Royery 121 w ustawieniu Bloomline. Starałem się je tak wycelować, żeby jak najmniej słyszały bezpośrednio sygnał z bębnów, a jak najwięcej po bokach i generalnie pierwszych odbić z tylnej ściany, czyli z tej ściany. Oprócz tego zawiesiłem tutaj w rogu Mojave EMA300. On jest tym razem w ustawieniu ósemkowym. Tutaj sobie patrzy w stronę tego obrazka, a w drugą stronę sobie patrzy w tą ścianę. Mam nadzieję, że zbierze sygnał, który będzie brzmiał w taki sposób, że będzie wrażenie, że to pomieszczenie jest większe niż de facto jest. Jesteśmy po wstępnym line checku, parę rzeczy trzeba poprawić. Przestrzenie werbla mi się nie podoba, ustawienie mikrofonu do rajda mi się nie podoba. A w ogóle to wam powiem jedną rzecz, jeżeli chodzi o rajda. Kurde, może ja na dół pójdę i wam to pokażę. Dobra, jeżeli chodzi o ustawienie mikrofonu na przykład do rajda, nie zadbałem o to i muszę to poprawić. Chodzi o to, żeby on nie był zbyt równoległy do blachy. Jak blacha się rozbuja, słychać to falowanie. Już wam pokazuję, jak to fizycznie wygląda. Mikrofon jest praktycznie równoległy do blachy, więc zrobimy teraz tak, żeby patrzył bardziej w ten sposób od góry, tylko po prostu w innym miejscu. Teraz za chwilkę sobie to ustawię. I powinno być już wtedy git. Taki mały eksperyment, bo założyłem SM7 na kickouta. Brzmi naprawdę zajebiście, także nie będę tego ruszał. Może zastosuję to przy kolejnych sesjach. Stołek mi tu będzie asystował, a ja z góry mu będę mówił, co mi tu nie pasuje. Wracam do reżyserki. Zasadniczo jak mamy właśnie sesję i na przykład ja tę sesję prowadzę, to
Zresztą odwrotnie też tak jest, że sobie po prostu ze stołkiem pomagamy. Ja rozłożyłem majki, no ale teraz stołek pomaga mi ze strojeniem bębnów i po prostu też asystuję, jak trzeba jakieś mikrofony przesunąć, bo łatwiej jest na przykład, że jestem w reżyserce, słucham po prostu, jak to brzmi na mikrofonie, stołek po prostu odpowiednio przesuwa, jeżeli trzeba coś poprawić, bo to nigdy nie jest tak, że udaje się za pierwszym razem strzelić w ustawienie mikrofonu i to od razu brzmi super. Czasami tak jest, ale to bardzo rzadko, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o mikrofon od stopy, kick-in, który jest mega czuły na to, żeby go przesuwać o centymetr choćby czy dwa. Od razu się drastycznie zmienia brzmienie. Także no to ułatwia po prostu nam pracę. Stołek teraz wystraja jeszcze tomy, a ja sobie czekam i słucham Coldplaya. Nie? Tak jest. Bo generalnie często to zajmuje sporo czasu, żeby dobrze ukręcić brzmienie bębnów, także zawsze uczulam zespoły, zanim się umówimy na sesję, że no zrobienie bębnów to jest przynajmniej no, kilka godzin, 4-5 godzin, czasami nawet cały dzień, jeżeli chcemy być mega precyzyjni, bo po prostu jest to skomplikowany instrument, gdzie każdy element pracuje i wszystkie te rezonanse no, wychodzą. Potem bardzo często właściwie jest tak, że na przykład werbel wzbudza raktom, albo raktom wzbudza sprężyny werbla. I to są rzeczy, które no, trzeba wyeliminować fizycznie, czyli albo wytłumić jedno, albo na przykład przestroić, zmienić tonację werbla bądź raktoma, żeby po prostu wzajemnie się nie wzbudzały. I tych problemów po drodze jest sporo i wszystkie trzeba rozwiązać przed nagraniem pierwszego śladu. Właśnie mi Krzysiek wręczył taką tutaj niespodziankę. To jest płyta zespołu Into Elements, który nagrywał wszystkie płyty u nas. Już trzy, fajnie skromnie wydana. Nebula, Mixer Master, Maciuś, dobrze, bardzo fajnie. Super, bardzo dziękuję. Wjeżdża do kolekcji płyt nagranych u nas. Teraz bierzemy pierwszy take, żeby zaraz ocenić wszystkie soundy, wszystkie mikrofony. Na razie jest spoko, ale myślę, że jeszcze będziemy walczyć z przesłuchami blach, bo jest standardowy problem w studiu, czyli bardzo głośno grane blachy, także trzeba nad tym popracować. Pierwszy take za nami, teraz drugi. No idzie już teraz całkiem przyzwoicie. Chłopaki tutaj czuwają. Nie wiem, czy chłopaków widać, bo jest trochę ciemno, ale dbamy o klimat. Klimatyczna muza, klimatyczne studio. Chociaż w live roomie tam dosyć jasno jest, można by mu trochę pogasić tych świateł, nie? Jakieś jeden, dwa numery się uda dzisiaj wbić. I jutro mam nadzieję, że się uda skończyć te bębny, nie? Byłoby git. No już prawie koniec pierwszego dnia. Natomiast jeszcze trochę trzeba pocisnąć, także trzeba dorobić trochę kawki. Proces robienia kawki. Dzbanek. Kubeczek. Falusia, mikrofalusia, lamusia, ajajajajajajusia, no 2,5 minuty powinny wystarczyć. Chillujemy i się rozchodzimy i spotkamy się jutro. No dzień dobry, jest już drugi dzień. Nagrań dzisiaj całościowo będzie poświęcony nagraniom bębnów. Wczoraj tak naprawdę nagraliśmy tylko jeden utwór, ponieważ no przez większość dnia tak naprawdę ustawialiśmy brzmienie, no naprawdę tam cyzelowaliśmy ze stołeczkiem, żeby wszystko wyszło jak najlepiej, jak najbliżej tego, co znajdzie się już tak naprawdę w finalnym miksie, bo ja również będę zajmował się miksem i masterem tej płyty. Zresztą to jak debiutanckiej płyty zespołu Transmission Zero, także fajnie, że chłopaki zdecydowali się na powrót. I tak naprawdę niedużo się zmieniło od wczoraj, aczkolwiek pewne rzeczy się zmieniły i może wam pokażę od razu, co się zmieniło. Tutaj nie wiem, czy pamiętacie, ale wczoraj był mikrofon pojemnościowy w charakterystyce ósemkowej. On stamtąd zniknął i pojawił się tutaj. Jest w rogu pomieszczenia i jest on zrobiony w charakterystyce tym razem dookólnej. Zależało mi na tym po prostu, żeby zebrać większą ilość basu i żeby ten mikrofon był trochę ciemniejszy. Jasne, roomy to nie jest coś fajnego. Roomy raczej fajnie jak pracują w tym takim paśmie nisko-średnicowym i wtedy fajnie podbijają tą potęgę brzmienia bębnów. Blachy trzeba raczej niwelować. I z tego samego powodu postawiliśmy tutaj również dwa ekrany akustyczne przy tych mikrofonach Royera. Przede wszystkim, żeby nie dostawały bezpośrednio sygnału z bębnów, tylko słyszały refleksy z pomieszczenia, czyli żeby wrażenie było, że pomieszczenie jest tak naprawdę większe. A oprócz tego, żeby brzmienie samych mikrofonów było jeszcze ciemniejsze, pomimo tego, że Royery są mikrofonami ciemnymi już na wejściu. Aha, dodałem jeszcze jeden mikrofon. Tutaj sobie zerknijcie, to jest Mojave MA300. On sobie stoi w pewnej odległości od zestawu i słucha głównie centralki. Będę ten mikrofon na pewno w miksie bramkował.
bo ma sporo bleedu takiego z blach i z reszty zestawu, no ale to jest logiczne, on stoi no, w pewnej odległości jakieś 1,5 metra od zestawu, więc ten bleed jest no, czymś naturalnym. Powiem wam, że ze Stołkiem coraz bardziej się zastanawiamy nad kupnem. Są takie mikrofony Kolsa, takie duże kopytka wstęgowe. Chcemy te mikrofony chyba w tym roku kupić, bo super się sprawdzają te wstęgi na overheadach. Tego zastanawiamy się również nad zakupem mikrofonu wokalowego, jakiegoś dodatkowego, który dobrze sobie będzie radził z naszym językiem, czyli z dużą ilością esek. Już niedługo wyląduje u nas w studiu na testach jeden z mikrofonów, które rozważamy. No i zobaczymy, na pewno zrobię odcinek, jak będziemy ten mikrofon testować. Jeżeli ten mikrofon zostanie u nas, to na pewno też będzie o tym odcinek. Idziemy na górę do reżyserki i pokażę wam, co mamy opięte na urządzeniach, bo też sporo tam nagmerałem wczoraj. Jeżeli chodzi o sygnał stopy, to przechodzi najpierw przez equalizer Niva, a potem wchodzi do distresora. Jeżeli chodzi o ekwalizację, tutaj specjalnego czary mary nie ma. Zdjęte jest trochę 360 Hz. No dodane jest sporo 60 Hz, kilka decybeli. High pass na 25 Hz i jest trochę wyciemniona od 10 kg. Jeżeli chodzi o kompresję, no to 4:1. Bardzo wolny atak. Release, no to wedle tempa utworu i wedle sustainu stopy. Jeżeli chodzi o górę werbla, to też ekwalizer Niva. Dodane jest trochę 110 Hz. Dodane jest 1,5 kg. Jeżeli chodzi o kompresor, to jest szybszy atak. Release również według sustainu bardziej. Jeżeli chodzi o rumy, to rumy przechodzą przez dwa kompresory 1176. Najwolniejszy atak, najszybszy release. No spora kompresja od 5 do 10 dB. Także taka miazga rumowa, ale rumy są tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, dosyć ciemne, więc fajnie to się wszystko przyjemnie miażdży. Potem jeszcze są dwa equalizery SSL-a i tutaj jest sporo zrobione, ponieważ ten sound overheadów jest trochę taki nosowy. Tam jest jedna taka blaszka, nie? Która miała taki dziwny nos i to postarałem się zwalczyć, szczególnie, że Sebastian sproboszujesz, nie? Na tych blachach, no trzeba to wziąć pod uwagę. I tak, jest zdjęty dół od 300 Hz, znaczy dolna średnica i dół od 300 Hz. Jest wycięte 800 Hz i to jest właśnie to, o czym mówiłem, ta taka nosowość. Jest odjęte trochę 6 kg, to była taka szpila. Całość overheadów jest rozjaśniona od 14 kg w górę. Będziemy latać dronem w przerwie sesji, ale będzie fruwane. No i mamy skończone bębny. Brawo Sebastian. Także dzień drugi zakończony sukcesem. I się bierzemy albo za bas, albo za gitary. No, to fajnie.